Z strony Zbyniu, kłaniam się niziutko, to jest Farming Simulator 2017 i witam Was na farmie Zbynia. Oczywiście lecimy dalej ze zwożeniem słomy. Tutaj sobie rozładowywujemy. Kładę tutaj do silosa, bo dwa nam nie będą potrzebne, a tutaj chociaż nam się nie rozjadą te belki. I sobie możemy je tutaj ładnie poukładać, tak żeby nam tutaj sobie stały. Myślę, że może też by się udało w innym miejscu je ułożyć, nie w silosie, żeby się nie rozjechały, ale tu jest bezpiecznie, sobie poustawiam je tak ładnie, będą sobie stały, nigdzie się nie rozjadą. No, trochę by się obciążnik przydał na tył. Bo troszeczkę tyłek podrywa. Sobie je dopchniemy. Dobra, chyba muszę normalnie złapać, bo tak ładnie miało być, ale nie wyszło. Kolejną beleczką tutaj zaraz pojedziemy jeszcze naładować. Ja tutaj sobie wcześniej trochę przed odcinkiem już rozładowałem. Bo w ostatnim je sobie tutaj przywieźliśmy. A dzisiaj sobie poukładamy i zwieziemy resztę. Także podpinamy przyczepę, jedziemy dalej. O, w następnym odcinku zrobimy sobie na pewno koszenie kukurydzy na kiszonkę. O kurde, krzaki były. Jakieś twarde te krzaki ostatnio. Dobra, i jedziemy zebrać słomę. Ciężko, ale się wyrobiliśmy. Tutaj mamy parę beleczek, sobie je zgarniemy od razu. I ucieka. To musimy nakłuć tak, bo inaczej jej nie odwrócimy.
No i tutaj mamy kolejną. No oczywiście zapraszam na wcześniejsze odcinki, tak żebyście mogli, kto jeszcze nie widział, wiedzieć, co tu jest grane na tej farmie od samego początku. Oczywiście zapraszam też i proszę o subskrypcję. Na jedną widzę zapaliśmy, ale to nic. W sumie to mógłbym tą drugą od razu złapać. Sobie dwie zawiozę. Tyle, że jednak by się przydał ten obciążnik trochę do tego ciągnika, bo ciężkawo trochę jest. Tak się dwie złapie to. Dobra, i tutaj na tym polu mamy zebrane, możemy jechać tam na następne. Zapniemy pasy dla bezpieczeństwa. I lecimy dalej tutaj z następnymi weleczkami na tym polu. Trochę tej słomy mamy, ale dobrze będziemy mieli coś ścielić na dłuższy czas. Idziemy jeszcze po tamte dwie. Położymy je może obok siebie, to może się uda złapać razem. Ciężko, ale idzie. Lepiej nie hamować. O. Przydałby się jednak ten obciążnik do tyłu. Wtedy by nam nie podnosiło, tak? Bo tu jednak dwie beleczki trochę ważą. Teraz musimy ucelować. Dobra, trochę je tutaj przepchniemy.
Dobra, tu go poprawimy z tamtej strony. A podciągniemy sobie przyczepę bliżej. No, tu nam się jedna schowała. Jeszcze pasy czerpię. W następnym odcinku myślę, że już zajmiemy się właśnie zbieraniem kukurydzy, koszeniem na kiszonkę. I możliwe, że już pojedziemy, bo tam słyszałem, widziałem w ogłoszeniu, że ciągnik stoi właśnie masy Ferguson 115-konny. I się zastanawiam, czy po niego może nie jechać. Do koszenia kukurydzy by się przydał, bo albo do ubijania, albo do koszenia, chociaż myślę, że ten mały nasz by dał radę z koszeniem, także byłby ten duży już do ubijania. Bo tak to będę musiał tym małym ubijać. Dobra, wejdźmy z tym błędem. Jeszcze musimy włożyć parę na górę. Jeszcze mamy jedno pole w ogóle ze słomą. Właśnie. Tutaj sobie wrzucimy, ale ją musiałem zaczepić. I tutaj więcej belek nie ma. Ze 4 wrzucimy na wierzch, zawieziemy i pojedziemy na następne pole jeszcze zebrać. O nie. Stój. Idziemy po następne. Jeszcze tutaj mamy dwie. Tutaj nie ma belek. Akurat tam ostatnio sobie weźmiemy i pojedziemy zawieźć to do naszego silosa. Silosa, no do sterty po prostu. Spięte pasami. Bezpiecznie możemy już przetransportować.
nawet się zmieściliśmy fajnie. No ten się znowu ładuje, ja nie wiem, ci ludzie to są jacyś samobójcy. Ładują się pod same koła. I tak jak mówiłem, tutaj w ten silos będziemy sobie ładować kiszonkę. A w tamtym będziemy sobie magazynować beleczki. I teraz sobie tutaj pościągamy. No i dwie już mamy na ziemi. Tak po dwie to będzie w miarę szybciej. Dobra, tak mogą wstać, nie będziemy już ich poprawiać. Teraz spróbujemy zająć 3 na raz. Ja coś czuję, że to będzie zły pomysł. Aha, nie podniesie. No może nam się to uda. No i nawet się ładnie udało. Teraz tylko, żeby jeszcze to wypuścić. Nie no, picobello. Teraz tylko dopchniemy trochę.
W sumie włożylibyśmy tutaj wyżej, ale dam spokój. Nie mamy aż tak dużo tej słomy, żeby je układać aż tak wysoko, a tak to fajnie zmieszczą. I tą sobie tutaj w środek jeszcze odłożymy. Dobra, i jedziemy na następne pole. Pole numer 6, o ile dobrze pamiętam. Teraz przejedziemy tutaj. No myślę, że na raz to zabiorę. Tutaj jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 belek, a mi wchodzi o więcej chyba, bo 10, 18 wchodzi, a no to zmieszczę. Jeszcze dzisiaj zrobimy taki odcinek, dokończymy to zbieranie. W sumie może już nie zdążę nawet zebrać, ale ja sobie dokończę po odcinku, poza odcinkiem. A w następnym odcinku będziemy sobie już kosić kukurydzę na kiszonkę. I możliwe, że kupimy też nowy nabytek. Nowy traktor, taki żeby był do ubijania. Ale to się wszystko okaże, trzeba będzie jechać, zobaczyć, ocenić. Zadzwonię do tego kolesia, który chciał sprzedać, czy będzie w domu, żeby można było podjechać, obejrzeć. I zobaczymy, może kupimy.
Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Możecie to kliknąć, tam pod koniec filmiku się pojawi. Tak na samym środku, na dole. A więc zapraszam. Serdecznie. Każdy słup się dla mnie liczy. Wydaje mi teraz na początku, ale na pewno później też. Nie o to chodzi, że po prostu chciałbym, żeby ten kanał się fajnie rozwijał. Jeśli macie jakieś propozycje co do rozwinięcia tutaj tego wszystkiego, piszcie w komentarzach. Dawajcie łapki w górę. Może jakość jest średnia, że tak powiem, tych filmów. Ale bynajmniej na razie zaczynam, więc powoli w to wszystko wchodzę. Jak co zrobić. Ale myślę, że z ubiegiem czasu wszystko będzie się poprawiało. No i ładnie sobie to już porozbieramy. Jeszcze nam zostało kilkanaście bel. 2, 4, 6, 7 bel. Wrzucimy sobie tutaj jeszcze. No to kochani co, ja tutaj sobie dokończę zbieranie tych beleczek. Widzimy się w następnym odcinku już z koszenia kukurydzy na kiszonkę. A więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam ja, czyli Zbyniu, cześć!